Muflon jest to forma zdziczała owcy domowej. Został sprowadzony do Polski, introdukowany w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1900 roku. Sprowadzony celem zwierzyny łownej. Muflon jest to jedna z mniejszych form owcy dzikiej, bo samiec waży około 40-50 kg, samica 20-30 kg, a więc niewielka owca charakteryzuje się tym, że przeważnie samiec ma rogi. Są to dość duże, ślimakowato wygięte rogi posiadające zgrubienia. Samiec posiada również tak zwane wysrebrzone siodło i tym się charakteryzuje. Samica jest troszeczkę mniejsza. U samicy czasami również spotykane są rogi, ale są to rogi szczątkowe, mające góra 10 cm długości. Muflony zostały sprowadzone na teren Dolnego Śląska w teren Jagniątkowa. Było to kilkanaście sztuk, potem rozmnożyły się. Muflony na Dolny Śląsk zostały sprowadzone w okolice Jagniątkowa, a więc Kotlina Jeleniogórska. Było to kilkanaście osobników. Obecnie rozmnożyły się. Stadko liczy około 30-35 sztuk. Jak wcześniej wspomniałem, jest to nieduża owca. Nie ma ona jakichś dużych wymagań pokarmowych, bo w skład jej diety wchodzi pokarm roślinny, a więc trawy, tużyny, jakieś kępy drzew. Co jeszcze? Musi być w warunkach górskich, bo ma problem z przerastaniem racic i to im utrudnia poruszanie się. A więc bardziej lubi warunki górzyste, twarde podłoże, gdyż może wtedy ścierać sobie racice. Muflony gromadzą się w takie stadka. Jest to przeważnie 20 parę osobników. Jest to samiec dominujący, kilka samiec z młodymi. Samica zachodzi w ciążę i trwa ta ciąża około 22 tygodnie. Rodzi się przeważnie jedno lub dwa młode. I samica takie młode karmi dość długo, bo 3-4 miesiące mlekiem. Około roku takie młode jest przy matce. Już od razu po porodzie widać, czy to jest samczyk, czy samiczka, bo na czaszce mają wypuklone miejsca, gdzie wyrosną rogi, więc już wiadomo, czy jest to samiec, czy samica. Do okresu zimowego takim młodym bardzo szybko rosną rogi, bo nawet 15 cm w jeden sezon potrafi jedna część urosnąć. W okresie zimowym te rogi nie rosną, jest okres spoczynku i w przyszłym roku od nowa. Rogi u samca rosną do 4-5 lat, aż dosięgną prawie końca pyska i zostaną ślimakowato skręcone. W naszym ogrodzie zoologicznym mamy stadko muflonów składające się z 7 samic i jednego samca. Co roku mamy kilka młodych sztuk. Jest to dość dobrze rozwijające się stadko. Nasze muflony zmieniają lokum, wyjeżdżają do innych ogrodów zoologicznych, do innych placówek. Muflony zostały sprowadzone jako zwierzyna łowna, żeby urozmaicić już zwierzynę, która była na danym rejonie, żeby łowczy mieli urozmaicone pogłowie. Chociaż tego mięsa jest niedużo, ale chcieli urozmaicić nie tylko dziki, sarny, jelenie, ale żeby sprowadzić coś jeszcze innego. Muflon nie jest pod ochroną, on ma okres ochronny, bo jest to zwierzyna łowna i zarówno samce, jak i samice z młodymi mają okres ochronny tylko. A zostały sprowadzone z Sardynii i Korsyki i przywiezione do Europy. I w 1900 roku trafiły na Dolny Śląsk. Nie mają jakiegoś bogatego pożywienia, są to rośliny zielone, a więc trawy, tużyce, jakieś kępy drzew, pęki drzew, kora, liście. Tak muflonowi zagrażają w górach zarówno niedźwiedzie, jak i wilki. Jest to drapieżnik, który potrafi upolować muflona.